Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy dziś partię, którą białymi grał mistrz świata Magnus Carlsen, czarnymi grał Timur Radżabow. Partia grana była w 15 roku w Wijk aan Zee w Holandii. Carlsen białe, Radżabow czarny. E4, E5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec B5. Widzimy, że białe grają partię hiszpańską. Gotowe są grać główny wariant. Czarne przechodzą do wariantu Rio de Janeiro. Od jakiegoś czasu na cześć Niemców zwanego obroną berlińską. No wcześniej też była nazwa obrona berlińska, ale warianty wymiennie były nazywane. Teraz Rio de Janeiro poszło w zanik. Ponieważ w obronie berlińskiej po roszadzie skoczek E4, czarne mają bardzo dobrą grę i białym trudno zdobyć przewagę, Carlsen zagrywa stare posunięcie Andersena D3. Pozornie nie walczy o centrum, odkłada to na później. Jednakowoż świetnie wie, co robi i zdobywa pozycję, w której można grać. Tym bardziej, że Radżabow jest zawodnikiem z tak zwanych ostrych, który grywa ostre debiuty, a tu będzie gra początkowo spokojniejsza. Goniec C5, takie w stylu posunięć Cordela i Mellera. Roszada. Prawda, Carlsen w tej pozycji 2 lata później, czyli rok temu, z Wesleym Sow zagrał goniec G5, ale roszada jest posunięciem na pewno lepszym. Tenże Radżabow ćwiczył posunięcie skoczek D4. Skoczek bije D4. Goniec bije d4, skoczek d2, c6 i zremisował w Mistrzostwach Europy z kryworuczką. Przeciwko Carlsenowi wybrał solidniejsze d6. Sam Radżabow białymi, kiedy grał przeciwko Włodzimierzowi Kramnikowi w Memoriale Tala, zagrał w tej pozycji c3, roszada, H3, skoczek F7, skoczek BD2, A6, goniec A4 i partia skończyła się remisem, jak dużo partii, z kramnikiem zwanym z angielska dżrownikiem, czyli remisowcem. Skoczek BD2, skoczek BD2, roszada. Goniec bije C6, B bije C6. Struktura czarnych jest popsuta, ale w partii hiszpańskiej nie jest to wielki feler. Goniec na C5 stoi znakomicie. Goniec białopolowy stoi w miarę dobrze. Czarne mają tak zwane parę gońców. Jeżeli pozycja w centrum się otworzy, ich pozycja będzie znakomita. Ponieważ czarne mają białopolowego gońca, białe stawiają pionki na białych polach, żeby przeszkadzały gońcowi przeciwnika. Z kolei czarne stawiają pionki na czarnych polach, żeby przeszkadzały własnemu gońcowi, gońcowi przeciwnika. Gdyby te pionki stały na białych polach, przeszkadzałyby tylko własnemu gońcowi. H3, nie puszczamy gońca na G4, nie puszczamy gońca na G5. Wieża E1, wieża E8 i Carlsen realizuje typowy przerzut skoczka na pole G3 lub E3, raczej częściej idzie na E3, żeby potem pójść na F5. I tu grywano różnie, grano D5. Nasz Radżabow zagrał A5. Ruch A5 miałby sens wtedy, kiedy byłby sens wychodzić gońcem na A6. Gdyby był pion na B3, byłby punkt zaczepienia do ataku.
Jest to ruch, który pokazuje bezradność czarnych. Bezradność czarnych. Teraz można zagrać A4, żeby powstrzymać pion. No, ale co ten pion grozi? Czym on grozi? Jak pójdzie na białe, będzie stał na polu koloru swojego gońca. Skoczek G3. Carlsen konsekwentnie. Wieża B8. No, ruch jak ruch ogranicza, utrudnia wprowadzenie czarnopolowego gońca do gry. B3. Goniec B4. Goniec D2. Białe nie mają nic przeciwko temu, że wymienić czarnopolowe gońce. Wieża A8. No jeżeli widzimy takie ruchy, które są stratą dwóch temp, to widzimy, że czarne źle skonstruowały debiut. No to jest taka prawda, że one grają samodzielnie, że to nie jest obrona królewsko-indyjska, której Radżabow ma analizy za 30 posunięcie. C3. Teraz to już białe nie chcą wymiany. Goniec C5, D4, goniec B6, D5, DE5, C4. C4. Białe znowu stawiły się harmonijnie. Czarne mają w dalszym ciągu niepołączone wieże, czyli są jeszcze w debiucie. Nie mogą walczyć o linię D. Skoczek H7. Czy skoczek lepiej stoi na H7? Osobiście wątpię. Skoczek F8. Skoczek wykonuje manewr z obrony królewsko-indyjskiej. Zmierza na D4. Goniec E3 z ideą postawienia wieży. Teraz należało wymienić gońce. Po hetman E3. Hetman E7. C5. Skoczek G6. Jak widzimy, plan czarnych się nie udał, a pozycja białych jest nieco lepsza. Radżabow zagrał zadziwiające posunięcie C5. W ten sposób gońca B6 przemienił w pionka. Równie dobrze na polu B6 mógłby stać pionek i spełniałby tę samą funkcję, którą spełnia goniec na B6. Jedna figura stoi źle, cała partia stoi źle. Radżabow sam sobie wyeliminował gońca z gry. W szczególności będzie mu brakować czarnopolowego gońca w okolicy własnego monarchy. Wieża AD1, prosty ruch, zajmujemy linię. Hetman F6. I teraz bardzo dobrym ruchem było wieża D5. Wieża D5 z atakiem na pułk C5. Ale Carlsen ma swój plan ataku na króla. Przerzuca figury. Skoczek H5. Hetman E7. Skoczek H2. Król H7. Hetman F3. Widzimy, że białe mają linię D zajętą i przerzucają figury. Goniec C8 króla nie broni. Goniec B6 nie gra. Wieża A8 też jest w pozycji spalonego, mówiąc językiem piłkarskim. F6. No tu czarne budują dodatkową barierę na czarnych polach, żeby jakoś ratować się z powodu osłabienia gońca. Skoczek G4. Goniec G4. Hetman G4, wszystko pięknie, ale teraz padły białe pola na skrzydle królewskim. Gdyby teraz nastąpiło G6, skoczek G3, no jakąś kontrgrę łapałyby czarne na skrzydle hetmańskim. Jednakowoż no słaby jest punkt H6, słaby G6, słaby F6, białe by wygrały. Radżabow przypomniał sobie o linii D. Przypomniał sobie, ale jest za późno. Pięknym manewrem Carlsen przechodzi do ataku. Szach.
Teraz nie można zasłonić się na g6, bo jest szach na f6, można hetmanem zbić na f6. Są dwa dobre ruchy, więc skoro nie ma ruchu, król idzie na h8. I teraz widzimy w klasycznej grze przeciwko białym, czarnym polom. Białe mają przewagę na czarnych polach na skrzydle królewskim, ponieważ ten nieboraczek jest zamurowany. F4. Wieża bije D1. Wieża bije D1. F4. Goniec F4. No trochę luźniej się zrobiło. I gdyby czarny teraz zagrał wieża E8, byłoby białym trudniej wygrywać. Jednakowoż wieża D3. Hetman E4. Hetman E4. Wieża E4, wieża D8. Król G8, proszę bardzo. Widzimy kolejne uderzenie. Goniec bije H6 i nie można bić gońca, bo skoczek zrobi widełki na H6. Wieża E7. Skoczek G7. Wieża G7. Goniec G7. Król G7. Król F2. I w dalszym ciągu czarne grają bez gońca. Nie ma go jak wprowadzić do gry. Radziabow zagrał jeszcze słabiej. Hetman E6. Licząc na wymianę hetmanów, wieża D3. Wieża idzie na G3. Wieża E8. I teraz kombinujemy, liczymy konsekwencje ruchu skoczek G7 zgodnie z zasadą zagra jak Magnus Carlsen. Zagraj jak Magnus Carlsen. Kasparowski, 10 sekund minęło. Skoczek bije G7. Król bije G7. Teraz nie możemy hetmanów wymieniać. Idziemy hetmanem na H5. I jak czarne mają obronić punkt H6? Nijak. Pozostaje próba przesłony skoczkiem. Skoczek zwykle jest dobrym obrońcą króla. Szach. Białe mają już dwa piony. Za figurę inicjatywę to jest wystarczająca rekompensata, tym bardziej, że goniec nie gra. Król H8. Hetman G6, grozi szach na G7 hetmanem, grozi szach gońcem, hetman E8. I teraz widzimy, że hetman G8 jest przeciążony, broni punktu G7 przed matem, broni wieży, robimy malutką kombinację, odciągnięcie hetmana przeciążonego, hetman E8, hetman F8. I w pozycji, kiedy białe mają wieżę i dwa piony za dwie lekkie figury, mogłyby spokojnie wymieniać hetmany. Jednakowoż obnażenie pozycji króla i bezpieczeństwo białego każe białym grać na atak. Hetman H6, próba aktywności i fantastyczne posunięcie E5. Likwidujemy ostatniego piona stojącego na czarnym polu. Przedśmiertny szach. Przedśmiertny szach. Wieża G3. Związanie wieży nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że wieża atakuje punkt G8. Grozi szach na G8 z matem. Grozi szach na E8 i nie ma się jak zasłonić. I dlatego czarne poddały się. Doskonała partia mistrza świata Magnusa Carlsena. Bardzo ładna partia. Proszę Państwa, zachęcam wszystkich Państwa na wpłaty na bezpośrednio na konto fundacji, bądź na to samo konto poprzez zrzutkę. Wpłaty na zrzutkę idą szybciej. Można to zrobić automatycznie, można zrobić kartą kredytową.
może nam to lepiej przygotować materiały i poprawić jakość transmisji bezpośrednich. Dziękuję wszystkim za uwagę.